Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj witam się z Wami na tarasie. My powoli się szykujemy. Ignaz jeszcze śpi i jedziemy na obiad. Później jedziemy też do cukierni, ponieważ moja mama dzisiaj urodziny, więc zabiorę Was z nami. Zobaczę, ile nagram. Jak nie, to po prostu jutro dokończę i nie wiem, czy po prostu nie zrobię sobie małej przerwy od nagrywania. Ale no to zobaczymy, jak po prostu filmy nie będą się pojawiać. Czyli to jest moja taka przerwa od nagrywania, takie odetchnienie ma, więc dobra, na razie o tym nie mówię, kontynuujemy. Zapraszam Was na dzień z nami. Zobaczcie, Ignaz już naszykowany, czeka, zadowolony. Okej, kochani, już jestem ubrana, więc mam okulary z Hendemu. Czarny t-shirt, spodenki, torebeczka od mamy, jaką dostałam, buciki. No i tak, a to Ignaś, a Staś tam czeka z tatą. Okej, my już jesteśmy w restauracji i idziemy jeść obiadek. Mam nadzieję, że Ignaś dzisiaj będzie grzeczny. Ignaś, będziesz grzeczny? Jaki nabór muszony. Na razie jest spoko, ponieważ Zuzia pomyślała i kupiła Magic Stars. Więc Ignaz je, ale tylko dostał 3, bo obiadku nie zje. Znaczy, jak już jest brudny na buźce. I nie wiem, czy mnie słychać, bo trochę tu jest głośno. A Stasiunia tutaj. Ty siedzisz, zobacz jaki fajny, naprawdę drewniany i taki tutaj, o, na dziecko taka barierka, na dziecko, na dziecka taka bariereczka, więc wygodnie mu się siedzi. Jak tam Stasiu? Marudził już w nosidełku, więc musieliśmy go tutaj przełożyć, a na tym właśnie wózku na walizki stało. Patrzcie kochani, kupiliśmy mamie torcika i teraz jedziemy na kawkę. Okej, jesteśmy już u mamy w domu i przekładamy torcika na jakiś talerz, będziemy kroić i będziemy pić kawkę, ale nie mrożoną, zwykłą pijemy mrożoną kawę, więc mniami. Babci, psujesz? Może pójdziemy zaraz ja na plac zabaw? Halo? Ignaś? W łazience i właśnie będę robiła sobie płukankę i ja wybrałam jednak srebrną, a niektóre mam takie jasne włosy, więc może coś załapię, co to jest. A Zuzia jeszcze ma w domu różową, ale na różową się nie odważę, bo nie, może następnym razem za 2 tygodnie sobie po prostu ufarbuję. Stasiu zasypia, więc zamykam drzwi, tutaj Ignaś się kąpie, więc obserwujemy go. No i co? Zaraz się do Was odezwę, zobaczymy, co to wyszło ciekawego. Co? Co robi? Że to nie farbuje, bo się czepia. Aha, wypukuje kolor, żeby był bardziej chłodny odcień po prostu blondu. Zrobimy. Pani, wchodzimy. Ignaś, chodź. Wchodzimy do łazienki. Miałam robioną tą płukanką szarą, ale mało co widać, ale to jest żółte światło. Więc sorry. I jednak decyduję się, zrobię sobie lekko, ale bardzo mało, takie delikatne, postaram się zrobić pastelowe, różowe włosy. A co tam, są wakacje, można zaszaleć, mam nadzieję, że tym po prostu szybko zejdzie w jakieś 3-4 dni maksymalnie. Więc zrobimy i za chwileczkę pokażę Wam efekty. Teraz włosy mam takie. O, jak widzicie, efekt jest taki delikatny, tutaj ciężko dać, później Wam może pokażę już w domu, jak to wyszło, ale delikatnie. Widać, ja nie chciałam takiego mocnego efektu różu, więc tak wygląda. Dobra, i teraz Wam pokażę kilka rzeczy z kosmetyczki Zuzi. Możecie coś podpatrzeć.
Dajcie znać, czy może coś używacie i czy Wam się sprawdza. Dobra, to na szybciutko Wam pokazuję. Pierwszą rzeczą jest to tusz do rzęs. Już Wam kilka razy o nim mówiłam, bo sama go użyłam z polecenia Zuzi. Jest on z firmy Essence i teraz Wam przybliżę. On fajnie... Nie wyostrzyło się. No czekajcie jeszcze raz. Jest? Mhm. On fajnie podkreśla rzęsy, pogrubia i wydłuża i on jest około, kosztuje około 13-14 zł, więc bardzo tanio. Rozświetlacz, często masz go, co nie? Bardzo fajny jest. Ja u Zuzi też go używam, jak na przykład poszłam się kąpać tutaj do rodziców w wannie, trochę odprężyć, to później właśnie go nakładam, jest super. I to jest My Secret i wygląda on tak. Czekaj. I cena też chyba około, co nie? A Jezu, nie wiem, ale na pewno 15? No, nie więcej niż 20. I Zuzia mówi, że to jest jeden z najlepszych podkładów, jakie miała. I to jest firma AA Makeup. I tutaj jest podkład matująco-wygładzający mat 16 godzin. I Zuzia ma w odcieniu 103, no ale to jest mało istotne. I on wygląda tak. Cena, Zuzia? Włos masz tu. Cena? Zuzia! No nie wiem, no z 15 zł, ale to jest jak krem BB, więc jest fajne. Aha. Ja może sobie go zakupię, bo na lato to jednak no. Troszeczkę lżejszy, co nie? Podkład by się przydało. Polecasz go? Nie, tak go kupiłam, tak sobie. Ale spoko jest? No, on ma mocną pigmentację, ale ja chciałam mocną. Czyli mocno, poczekajcie. To jest z Lovely. To są te, wiecie co? No mocno jest, trzeba z nim uwarować, ale ja lubię ten. Ale jest bardzo delikatny. No na ręce tak, no ale jak sobie nałożysz na poliki, to... Więc Lovely Zuzia ma 01. Dobra, szybciej trochę przyspieszmy, Vibo. pomada i Zuzia ma Dark Brown w odcieniu. I ona jest taka polecana, ja jej nigdy nie mogę znaleźć. A w środku ma właśnie pędzelek i też taki mały grzebyczek do wyczesywania, więc też to jest spoko, po prostu w podróż bierzecie takie małe pudełeczko i macie wszystko przy sobie. Co to? Bronzer z Kobo. On jest super, ale też trzeba uważać na niego, co nie? Można sobie porobić plamy. Mi się wydaje, że można sobie porobić plamy, bo kiedyś próbowałam, to mi taka plama wyszła na jednym policzku. Więc on ma odcień taki. Jest jakiś odcień? Chyba o Jezu, zdarło się, ale to jest chyba to Nubian Desert. Nie, nie wiem. Dobra, nieważne. Więc nie wiemy i cena też około 20 złotych. I jeszcze polecamy, tak Wam pokażę na szybko, gąbeczkę z natury. Jest naprawdę fajna, miękka, dużych rozmiarów, co nie? Sporo właśnie urosła. No, i rośnie mocno. Troszeczkę, to już jest umyta, co nie? No. Ale już jest troszeczkę po prostu brudna. Ile ona kosztowała? 15. 15. No widzicie, więc wszystko w granicach 15-20 zł, więc to by były takie perełki z Zuzi, więc dajcie koniecznie znać, czy coś macie właśnie z tych rzeczy w swojej kosmetyczce. Zobaczcie, kogo my tu mamy. Lejdunia! Lejdunia! Ktoś się mnie pytał, ile mam psów, więc jednego mam tutaj psa w domu rodzinnym, a drugiego pieska Zarę mam u siebie na podwórku, bo ktoś pytał się właśnie na Instagramie, a na Instagramie był jeszcze jeden piesek, to był owczarek niemiecki, no ale on był właśnie od Dawida. My sobie, kochani, chillujemy, Ignaś tam rozrabia, więc za sekundkę już idziemy do stołowego usiąść tam z rodzicami. Trochę mam palce różowe od tej pukanki, no ale wypuczę się, co nie? O! Nie, nie, później ci powiem, ale... Pokaż. Pokaż. Jak już wyjęłaś, to pokaż. A ja chciałam ci kupić. Chcę powiedzieć, że mam tą. A Zuzia kupiła sobie taką... To jest piórniko, kosmetyczka, co nie? Ale do szkoły po prostu będzie miała, żeby jakiś tam puder wrzucić, czy wiecie co? Jakieś tam drobiazgi i ona jest z Kika za 7 zł. Okej, my już jedziemy, jest godzina 18, Ignaś już jest bardzo śpiący, szafa otwarta. Jest już bardzo śpiący, więc musimy szybciutko jechać. I sorry, bo była na wcześniejszych ujęciach troszeczkę rozmazana, ale wiecie co, nie zauważyłam w lusterku, a robiłam sobie tą pukankę na głowę, jedną, drugą i trochę poleciało wody i po prostu nie zauważyłam, więc sorry. I co, będę się z Wami żegnać, dziękuję, że byliście ze mną w tym dniu. Co do vlogowania, no to po prostu jeżeli nie będzie się długo pojawiał film, czyli zrobiłam sobie przerwę, więc buziaki, pa pa.